Cześć, 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 cześć. Witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie na kawie z wróżką. Kawce z wróżką, kaweczce z wróżką. Dzisiaj będzie napój z wróżką. Sięgnę, se szklankę zapodam. Być może się zejdziecie, co by... Witam Klarę. Nie, jak to... Właściwie się zastanawiam cały czas, czy Klara jest na czuwaniu, czy jest człowiekiem, czy botem. Ja się zastanawiam właśnie, czy Klara jest człowiekiem. Bo ona wszędzie jest pierwsza, po prostu wszędzie. Klara, ty nam podeślij zdjęcie, że jesteś prawdziwym człowiekiem. Tak, Klara jest botem jak nic. Cześć Ewa. No, witajcie, witajcie, witajcie. Będziemy sobie teraz znowu, bo wiecie co, filtr tak mnie rozjaśnił, że dramat. To zaciemniłam, to teraz znowu mam za ciemno na YouTubie patrzę. Czekaj, ale nic, to wiesz co, może lampkę prędzej. To znowu będzie sztuczne żółte. Będę żółta, ale z rogami. Tu jest w miarę dobrze, tu się rozjaśniło, żyjemy. Cienia wyślę, chociaż... Będę zacieniać. Nie wolno być przeciwko ludziom. A wy z kawką, macie kawkę, fajnie? Słuchajcie, no dobra, no to pojechali. Zaczynamy... Najpierw od energetyki tygodnia. Ja tutaj mam mnóstwo rzeczy, które muszę, chcę, powinnam pokazać, dlatego tak chcę. Będzie trochę rozproszone, ale muszę moje księżyce znaleźć. Księżyc December, znaczy chyba grudzień. I słuchajcie, z tego co patrzę, dwa dni, czyli poniedziałek i wtorek, księżyc jest w znaku panny. Czyli wszelkiego rodzaju układania spraw i wszelkiego rodzaju segregowania, czyli od sprzątania po życie, jak wam brzęczało, to ja tak, moje kolczyki, będą bardzo dobre i jeżeli macie życiowo jakieś rzeczy do wymiecenia, to polecam, polecam, z tego względu, że nam już ten księżyc maleje, do nowiu leci, nów jest paczam 14 we w poniedziałek, czyli tak naprawdę za tydzień. I mamy te dwa dni, poniedziałek i wtorek, na to, żeby przeorganizować swoją rzeczywistość. Więc to jest fajnie. Potem środa i czwartek w znaku wagi też nie powinien przynieść tak energetycznie jakichś wielkich problemów. Natomiast rytuały równoważenia, rytuały zacierania pewnych rzeczy powinny przynieść efekty. Piątek i sobota mamy w Skorpionie, to bardzo fajnie, dlatego że to już jest przed nowiem, znaki skorpioniczne, tak jak w sobotę będzie na przykład, no to są rewelacyjne na oczyszczanie, więc jeżeli macie ochotę się pooczyszczać jakoś porządnie, no zresztą jest przedświąteczny grudzień, przedświąteczny czas, więc tak większość osób już sukcesywnie z mopem lata, to pamiętajcie, żeby to latanie na mopie magicznie już wykorzystać, że to będzie miało ręce i nogi. No i potem niedziela w znaku strzelca, pewnego rodzaju wypryśnięcie, docelowość, a niedziela jest dobra na to, żeby wszelkie rzeczy polepszać, więc w tym znaku strzelca będzie super. Ja myślę, że taki sprzyjający tydzień energetycznie. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w energiach generalnie, ale jeżeli chodzi o ułożenie znaków, bardzo tak fajnie akurat do tego nowiu pewne rzeczy można zrobić. No ta sobota mi się podoba z tego wszystkiego najbardziej, gdzie super skorpion na super malejącym księżycu, na super oczyszczanko po prostu powinien być rewelacyjny. Także w ten sposób. No zobaczymy, co na to karty. Mam tu mnóstwo rzeczy do pokazania. Słuchajcie, muszę się przeorganizować, bo żeż kart nie postawię. Zobaczymy, co karty na ten tydzień. Jak to będzie wyglądało. Witam wszystkich czatowników. Poszeptane, Jasnowic, Smoczek, Grzesia, Wągosie i wszystkich. A wy jak się czujecie w tym tygodniu? Czy jesteśmy wszyscy dobici, czy wręcz światełkujemy? Bo ja tak patrzę nawet po ilości ludzi oglądających, czy komentarzach, to tak wszystko jakoś siadło, nie wiem czemu. Znaczy wiem czemu, ale nie wiem czemu, bo nie wiem, a nie popieram. Wiem, ale nie powiem, więc się wypowiem. No, tak jakoś ten, mam nadzieję, że u was na wszystko dobrze i że ten tydzień jeszcze będzie lepszy i bardziej pozytywny, bo to... Słuchajcie, trzeba się trzymać, jak wszyscy nas wrogi puszczają i w trąbę robią, to my się musimy trzymać chociaż.
Dobra. W sprawach poniedziałkowych mamy króla mieczy, czyli i rządy rozumu, i rozsądek, i pewne rzeczy prawne, urzędowe, wszystko załatwiane w skostniałej, acz poprawnej formie. Być może dlatego znak panny ten poniedziałkowy pomoże w takich formalizacjach pewnych rzeczy. Też pamiętajcie, żeby raczej nie umawiać się na gębę, raczej umawiać się na umowę. Dzisiaj, jeżeli coś jest do zrobienia, tam szukacie, nie wiem, pana kachwelkowego albo coś, to żeby jednak jakiś ten papier był podpisany, żeby nie było potem problemów, bo energie wszechświata determinują nas do tego, by iż formalnie załatwiać pewne rzeczy, ale dzień dosyć poprawny. Piękny wtorek. Słuchajcie, jeżeli możecie coś zaplanować na wtorek ze sztuką, urodą, rozgwieżdżeniem się albo umocnieniem, to przy karcie gwiazdy należy w ten wtorek planować. To jest też tak, że siadając czasem, nie wiem jak Wy, bo nie każdy jest frikiem, ale ja jak siadam w niedzielę, to przeważnie mam zaplanowane na tydzień pewne zadania, które rozpisuję sobie i ogólnie, i dniowo, więc jeżeli można coś zaplanować na wtorek, to polecałabym, dlatego że we wtorek wszelkie rzeczy pójdą gładko, nawet jeżeli są trudne i nie będą łatwe, bo to gwiazda nie oznacza, że będzie nam cudownie łatwo, tylko oznacza, że będzie nam najłatwiej jak można. I to jest to, także na wtorek planujcie trudne rozmowy, trudne rzeczy i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle, także tak. Środa, rozmarzono romantyczna w spełnianiu marzeń, odleceniu umysłowym i zachwycie. Bardzo dobrze przy siódemce pucharów pamiętać o tym, że super spełniają się marzenia, ale trzeba je skonkretyzować i zrobić jeden kroczek w kierunku spełnienia marzeń. Z tego względu, że możemy się tak rozmarzyć, że się obudzimy w przyszłym tygodniu o godzinie 12 bez realizacji totalnie. A tutaj ta realizacja może zaistnieć, tylko trzeba taki maleńki kroczek do marzenia walnąć trzeba. Walnąć nas to chyba przypije, bo naprawdę. Znaczy akurat sama kola, nie? Ale stoi, wiecie dlaczego? Bo pan Daniel przychodzi. Przyszedł, był i stoi, nie? We w czwartek na złodziejstwo wszelakie uważać. My w czwartek w ogóle w dzień Jowiszowy możemy być tacy fajni, rozpromienieni, a tam gdzieś portfelik na zakupach, tak? A tam gdzieś nie domkniemy samochodu przez jakieś swoje niedopatrzenie. Także zwróćcie uwagę, szczególnie jeżeli będziecie w miejscach publicznych, a że galerie pootwierali, galerie są otwarte, to może z tymi miejscami publicznymi być jak być. Więc warto pilnować swoich zasobów. W piątek nie wybierałabym się na zakupy. A czy generalnie nie polecam, przez ostatnie miesiące jakoś nie byłam nigdy w piątek na zakupach i wlazłam do Lidla w ten piątek. Drama. Miejsc parkingowych w Łaseczku prawie brak, bo w Łaseczku zawsze jest gdzie zaparkować. Prawie brak. Ludzi po prostu jedno na drugim. Covidowo, tam w ogóle. Odporność stadna budowana była. Dobrze powiedziałam. Dramat. Sojusz do tej kasy godzinami, tak? Dramatycznie. Poczułam się jak w Lidl w Łodzi. Lidl w Łodzi omijałam szerokim łukiem ze względu na to, że tam zawsze były kolejki. No jak nie trzeba, to po co? Także nie polecam zakupów. W piątek przy dwójce monet? Nie polecam. Dlatego, że można w ferworze przepychania się wózkiem wszelakim kupić nie to, co potrzeba, nie tak, jak potrzeba i w nerwowości po prostu ten cudowny market opuszczać, a po co? Ale to też i przez internet uważajcie po prostu na inwestycje, bo nie wyjdą w piątek dobrze. Czyli pójdziesz po pościele, wyjdziesz... Nie, pójdziesz po marchewkę, a wyjdziesz z pościelą. Znam ten stan, ale akurat tego nie żałuję. Malgona mówi, że u nich dramat w sklepach, jak nie trzeba, to nie chodzę. Znaczy powiem tak, u nas w ogóle nie ma dramatu w sklepach, oprócz piątek, nie? Ale to jeszcze było, a nie, no teraz niedziela niby handlowa, bo to teraz w ten piątek było, nie? Czy tydzień, w ten chyba. Zakupy jedzeniowe w piątek, nie. Nie, nie, nie. A czasem braknie, nie? I to tak, a, dokładnie. We w sobotę mamy rycerza mieczy, czyli tak naprawdę znowu stabilizację, informacje,
przekazywanie dobrych wiadomości. Tutaj nic złego się nie dzieje, czyli na razie taki czwartek troszkę mniej. No z piątkiem tam różnie. A w niedzielę wypoczynek, spa, sanatorium po prostu. Będziemy mieli tendencję do tego, żeby usiąść, odetchnąć i nic nie porobić. A że kiedyś trzeba, to niedziela jest akurat chyba najlepszym dniem. Jak sama nazwa wskazuje, niedziela. Czyli niedzielaj, czyli nie rób, nie pracuj, starosłowiański. Niedzielaj. Niedzielaj, dokładnie. Słuchajcie. Dorota śledzi. Śledzisz. Jak ktoś ma tam urodziny, to piszcie. Śledzi wszystkich. O, kot też. Jasnowic mówi, że Lidl gdzieś tam na Pomorskiej olbrzymi. O, jak ja bym miała do Łodzi, do Lidla, już mam swego. Nie krytykuj Lidla, swego możesz mieć gorszego. Tak dobrze, jest. Że mamy. Dobrze, że jest. Na zamówienie, wujek Google. Znaczy, wszystkie mają w kontrolę, słyszałem. Ja sięgnę za paliczkę, ja cały czas jestem. A! Słuchajcie, zapalimy świece tygodnia. Ogień. Co by nas cztery żywioły prowadziły, co by nasze siły mocne były, co by nam bezpiecznie i naszym bliskim i zdrowotnie, a niech wam będzie, i energetycznie, i emocjonalnie było, by nasze ścieżki były prostowane, rozwiązania na tacy podawane i żeby nas cztery żywioły broniły, chroniły i do dobrego dopuściły. Chciałoby się zakrzyknąć amen, ale po to jest ta świeczka, bez amenów, nie ta ścieżka filozoficzna, że tak powiem. Nie amenujemy. Dobrze, urodziny są zapisywane i ja mam small green frog. Małą zieloną żabkę. Ale mała zielona żabka kochana, podaj nam rocznik, bo no podaj nam rocznik, bo iż, bo jak jesteś naprawdę małą zieloną żabką, typu przed osiemnastką, to nie stawiam kart zwyczajnie. Chyba że jest jakiś dramat, to wtedy stawiam karty, ale jak nie ma dramatu, nie stawiam, także poproszę o rocznik urodzenia. I stawiam karty na urodziny, pamiętajcie, od dzisiaj do następnej niedzieli, bo w poniedziałek pojawia się kolejna kawka dla kolejnych. Adam. Adam prosił o, ma urodziny, Adam, no, Adam ma urodziny 12, mówi, że nie może być, bo coś tam, rehabilitacja. Adam, przecież jej. Nasz Adam po prostu. Adamowi. Jak Adam powinien postępować, jeżeli chodzi o sprawy głowy? Tutaj mamy właśnie taki wypoczynek. Mniej przejmować się pewnymi drobiazgami, albo nawet dużymi rzeczami. Na pewne rzeczy machnąć ręką, z tego względu, że głowa potrzebuje spokoju, a może wewnętrznie tego spokoju nie ma. W sprawach sercowych kolejna czwórka. Czyli, drogi Adam, również serce uspokoić powinien, nerwowo nie działać, w stabilizacji pewnej. Ja myślę, że Adam niby jest takim spokojnym człowiekiem, ale wewnętrznie może bardzo przejmującym się. I to przejmujące się warto by było wyeliminować. Tak pewne rzeczy potoczą się tak, jak się mają potoczyć. My mamy za zadanie zrobić wszystko, żeby było jak najlepiej dla nas, ale bez podprogowej nerwowości. Wiecie, kiedy nie udaje się zajść w ciążę, dorobić pieniędzy, znaleźć dobrej pracy, wtedy, kiedy tak bardzo chcemy, że aż nas spina. My musimy bardzo chcieć, ale kreatywnie, a nie bardzo chcieć na spięciu, bo wtedy nic się nie udaje. Także tak. Dziękuję, Megan. Natomiast w działaniu, Adam, wykaż się kreatywnością, odnajdź w sobie talenty. Nie wiem, może rzeźbisz w drewnie, może pięknie jodłujesz, bo to różne rzeczy można w życiu robić pięknie. To je po prostu rób, dlatego że poprzez kreatywność związaną z czymś, co potrafisz robić, możesz uspokoić te dwie pozostałe sfery. Dobrze, mała żabka ma 6-8. Mała żabko, ty normalnie przewrotna kobieto. Bo właściwie to zawsze takie małolaty mają takie niki, takie lalalala, coś tam się musisz doczytać. Normalnie, aż nawet jakaś podpucha jest. Dobra. A tu nie podpucha. Dobra.
Jeżeli chodzi o głowę, powinnaś mieć, to jest taki typowy znak panny, król monet, czyli tak naprawdę wszystko w planach, nawet długoterminowych. Nawet jeżeli trzeba zmienić plany, to jest lepiej działać z planem niż bez planu. Wszystko powinno być na Twoją korzyść i Twoją pozycję jako osoby wartościowej. Docenić swoją wartość i swoje własne możliwości. To na pewno. Takie wzmocnienie głowy, takie a jebut po mojemu. O, król monet. Powoli, ale skutecznie do przodu. Serducho powinno współpracować, a nie oddawać ostatnią koszulę, bo tak. Naucz się wymiany energetycznej przy dwójce buław, czyli jeżeli ja jestem wsparciem, to również oczekuję wsparcia. Z tym, że oczywiście w takich założeniach ezoterycznych nie musi być, że ja wspieram Krysię, to Krysia musi mnie wesprzeć. To jest jedna sprawa. Natomiast jeżeli ja wspieram Krysię, a widzę, że ona nawet nie potrafi porządnie i normalnie ze mną rozmawiać, to przestaję wspierać Krysię. Czyli współpraca musi u Ciebie polegać na wymianie energetycznej. Serce nie ma być kochające, tylko ma być logiczne, chciałam powiedzieć, przy dwójce monet. Dobre, acz logiczne. A przy działaniu, kochana, zacznij spełniać swoje małe marzenia. Masz jakąś rzecz, którą bardzo chciałaś sobie kupić, a nie kupiłaś, bo trzeba było kupić skarpetki Zosi. Masz jakąś małą popierdółkę, której nie kupiłaś, bo być może za rok przyda się te 5 zł, bo nie wiadomo, co będzie. Zacznij dopieszczać swoje wewnętrzne dziecko. Wtedy wzrastają możliwości. O, to tak. Czy ktoś jeszcze urodzinowo? Nie. Nie mamy urodzinowo. Co wyście się nie urodzili. Nie rodzili się. Co rodzice mroz. Robili 9 miesięcy wcześniej? No. Wiesz, jeszcze nie było mrozów. A czy to takie właśnie, że... Ten, to było letnie. Nie te 9 miesięcy. No właśnie, nie te, tak. Chciałam powiedzieć, nie te 9 miesięcy. Słuchajcie, jeszcze z takich rzeczy ogłoszeniowych. W takim razie ja cały czas czekam na urodziny, jakby ktoś miał, nie żebym odchodziła stąd, ale teraz tak. W ramach ogłoszeń wiedźmofialnych planer. Otóż ukazały się na Instagramie filmiki, które są na IGTV i częściowo na YouTubie, ponieważ już teraz też nagrywa na YouTubie. YouTube ma, właściwie nie wiem, czemu ja kamery YouTube'owi nie włączyłam. A mogłam. Teraz będzie pewnie widać, zobaczymy jak to będzie widać. Poczekajcie, kamera na twarz. Mają piękny telefon i piękną mnie. Bardzo dobrze. Nie wiem, czemu ja YouTube'owi kamer nie włączę. No, ale w każdym razie. Biedny YouTube. No ale kawka jest robiona z myślą na Instagram, więc YouTube i także dostaje. Słuchajcie, więc na Instagramie, ale również na YouTubie niektóre z nich ukazały się filmy pod tytułem Otwarcie kręgu, co z czym się je. Wezwania żywiołów, co z czym się je, trzęsący się słoik bogactwa, czyli metoda na bogactwo, proszek wygnania, czyli metoda na usunięcie z życia wrogów, proszek bogactwa, czyli znowu metoda na kasę money. I wczoraj weszła pułapka na demony, czyli taki dobry trik na wyłapywanie z domu negatywnej energii. Również można nadrobić rytuały, czyli odcięcie od podczepów, wybaczenie, powodzenie, usunięcie złych kodów, zdrowie i miłość. Czyli było 7 rytuałów, 6 rytuałów od pierwszego. W tym tygodniu zapraszam na krótkie filmiki instagramowe odnośnie oczyszczania dźwiękiem, sposobów na złe oko, woreczka podróżnego, czemu nów i czemu pełnia i co z czym się je i zaklęcie na klątwy i oczyszczanie przedmiotów. Takie tematy będą. Natomiast rytuały po kolei o godzinie 21 na kanale Joanna Wiśniewska, w tym momencie myślnik hrabina, a miało się to zmienić, zostało na dłużej. Bywa. Zapraszam na rytuały. Dzisiaj mamy ochronny, potem ma na ogólne powodzenie, potem na wzmocnienie wibracji, potem błogosławieństwo, potem wzmocnienie czakr, potem odcięcie wrogów, potem wzmocnienie energetyczne, czyli tak się będzie działo. Ja oczywiście jestem bardzo zadowolona, że jest nas zawsze około 200 osób, 190-210 na tej zasadzie, choć uważam, że przy 28 ponad 1000 subskrybentów powinno być co najmniej 25 tysięcy ludzi, ale zobaczcie, i to mówię właśnie zawsze do osób, które zawsze są, zawsze aktywnie uczestniczą, może gdzieś dotrze do reszty,
Jest mi w życiu źle, nie mogę znaleźć pracy, czemu nie mam faceta, droga wróżko, czemu mnie tak nie wraca? Pytanie, ile razy skorzystałeś z darmowego rytuału, który jest robiony dla wszystkich? I wymówki typu rytuały nie są dla mnie, no to sorry, jak pomóc ci energetycznie, skoro rytuały nie są dla ciebie. Także spotkałam się jeszcze z wymówkami, albo to jest wielka grupa, nie wiadomo, kto bierze w tym udział. Mnie gówno obchodzi, kto bierze w tym udział. Ja otwieram krąg. Ja mówię, serc czystych i cała reszta może sobie wypalić milion świec. Nie wejdzie. Także, ale to jakby nie moja sprawa. Osoby, które rytualizują od miesięcy, tygodni, lat razem z nami, donoszą mi, że tu jest lepiej, tam jest lepiej. A to jest praca, to nie jest tak. Albo właśnie też ostatnio, w ogóle straszna jestem, niedobra jestem, straszna jestem, krzyczę na was. Wyjedźmy. Okropnie, ale jak setny raz. A nie mogłaby pani kupić tej świecy do rytuału, bo to po prostu będzie szybciej, a w ogóle to w ogóle i tysiąc wymówek. Ja mówię, jasne, ja wszystko mogę. Cały czas wszystko mogę. Tylko jak wy nie dołożycie się do swojej magii, to ja bym na uszach stanęła i nie jestem cudotwórcą. Do szeptuchy zapierdzielacie przez całą Polskę, a jak ja tam jestem, a często jestem, to są ludzie, którzy przyjeżdżają z zagranicy i zapierdzielają przez całą Polskę, a wy świecy nie potraficie wysłać? To ma być tu już McDonald's, flamenko magiczne? Nie. Nie, tak nie ma. Także niestety, w magii musi, żeby nam się dobrze działo, musimy sobie energię nabudować, a nie. Antosia mówi, że dyplomacja. No co? O! Już, bez jaj. I tak ostatnio usłyszałam, że się ludzie dziwią, że ja opieprzam, a ludzie wracają, więc nie będzie kuźwa dyplomacji, nie będzie. To jest taki program, jaki jest. Nie będzie dyplomacji, wróżka jest pierdyknięta, to i widzowie też mogą być. Kropka. Tutaj ktoś pisze, jest zestaw dla leniwych. Aby jest zestaw. Zestaw dla leniwych jest... Kiedyś był wykupiony. Zestaw dla leniwych jest ironiczny. Żeby człowiek zrozumiał, że być może nie chodzi o to, żeby wszystko zadziało się samo. Kiedyś był wykupiony, aczkolwiek akurat tą panią rozumiałam w sytuacji. No, bo tu akurat jakby są pewne niemożności, tak. Bywają. Ale tak, on był ironicznie zrobiony. Ja zrobię w ogóle na tym, na szkole głosowanie, czy mam być dyplomatyczna, czy mam nie być dyplomatyczna. A i tak będę taka, jak sobie pomyślę. Ale zobaczę przynajmniej, będę jak... Kaczyński. Kłak, 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 kłak. Czyli ci tu udam... Ale słuchaj, będę, dlatego że tak, że on robi tak. Niby demokratyczny, można się wypowiedzieć, ale tak zrobi po swojemu. Proste. Działa, działa. Ojciec Ryzyko to samo. Dyplomacja, niby, a robi to samo. Ryzyko. Moja babcia zawsze mówiła, że ojciec Ryzyko. To tam ma te urodziny, niech pisze jeszcze. Tam ktoś pisał, jaką przepowiednię, ale datę tu trzeba. Tu trzeba datę, bo urodziny są w tym tygodniu. Ktoś ma, to będzie przepowiednia. Nie w tym tygodniu, nie ma. Malgorzata mówi, bądź sobą, patole chcemy, bo działa. Nie, to w zasadzie ja wam powiem, że i tak się nie zmienię, dlatego że taka jestem. Mam taką ekspresję na ekranie. Generalnie jestem bardzo spokojnym człowiekiem, nawet tam nie opierniczam. Ale mam taką ekspresję na ekranie. Także słuchajcie. Dobra. Miałam wam nawrzeszczeć jeszcze taką rzecz. Przyłączać się do vlogmasów, bo każdy rytuał jest osobno. One są w jednej całości, w jednej. Ale są osobno. Magia mi się zadziała. A czy tak naprawdę wiecie, że na przykład łączą je bardzo często słowa, które wypowiadamy, więc one są jakby w całości spisane, ale każdy jest na osobny cel, na osobne działanie, można je robić, powtarzać. Po to ja je zostawiam na kanale, żebyście mogli z tego korzystać. Ja naprawdę zawsze powtarzam, że moi bogaci klienci, niech moi klienci będą bogaci i wracają z jeszcze bogatszymi klientami. Nie zaszkodzi. Także tak. Kolejna rzecz, którą chciałam się pochwalić. Pochwalić się chciałam. O. Otóż. Chwalipost? Chwalipost. Nie palikot. Koleżanka miała kota palikota. No, naprawdę. Ale że nam się kojarzy, jak się kojarzy zawsze to. Otóż grupa Wisienek postanowiła ściepę zrobić i normalnie mnie wysłać piękne rzeczy. Piękne. Przede wszystkim
album, w którym są, znaczy album jest albumem, koło zeszyt to notatnik, gruby papier, kartki, rogi niezaokrąglone, acz kartki zacne. Natomiast się środek jest taki, że wszyscy wysłali kartki i tu mam moc dobrych życzeń i różnych innych ważnych rzeczy. I w momencie, kiedy będę miała chwilę czasu, mogę ze wzruszeniem sobie przeglądać. Więc pomysł zacny, bo ja jestem z tych osób takich, powiedziałabym, pamiętnikowo sentymentalnych. Więc to jest dla mnie coś, jak znalazł azalisz. Proszę bardzo. Dostałam bombkę na choinkę, której z pudła nie wyciągnęłam, bo leży, żeby ją zawieść na choinkę. Ale to tam już, słuchajcie. No i dostałam, proszę bardzo. Może pokażę najpierw widzą YouTube'a napis. I tak nie widzą. O, teraz. Będzie fajnie. Super pomysł, ale słuchajcie, mam normalnie Louis Vuitton, tabliczka znamionowa, pudełek. Niektórzy ludzie czynią świat magicznym tylko dlatego, że są wyjątkowi. Joasiu, z podziękowaniem za wspólny rok, Wisienki, grudzień 2020. Aktualne. I normalnie w pudełki mam takie coś ze skórki. A w takim cosiu ze skórki mam, posiadam pióro. Proszę bardzo. Normalnie. Wcale go tak dobrze nie widać, jak bym chciała, żeby go dobrze było widać. Tutaj widzą. Też średnio widać. Wherever, uwierzcie mi. Otóż pióro jest odkręcane stłoczkiem, piszące cienko, zacnie i dobrze. Nawet mogę coś maznąć. O, i od razu piszę, czyli dobre pióro. Bardzo fajne, to przede wszystkim też ładne i w ogóle i normalnie z tabliczką i ze z tym, ze skórzanym mam, posiadam, także tak. Jeszcze jak ten, jak była paczka, to oderwały mnie od gotowania makaronu, ja tylko myślami byłam, czy kuchenki nie spalę. Oj, jak tam otwierałam, makaron, tam tak było. Pióro ważne. No i fajne, bo to takie, to jest, wygląda jak drzewo i jest takie solidne pudełek taki, może być w ogóle pudełkiem na pióra. Potem pudełki, ja lubię pudełki. Już w ogóle od razu jak widzę pudełek, to już jest prezent, nie? Znaczy to jest w ogóle... Ej. No co? No co? No co? Chcesz się pobić na wizji? Mogę. Bo mi tu zaraz biurko zabublisz. Zabublę, dlatego że muszę mieć tu miejsce, bo już też mam zabublone. Dobra, to jest taka sprawa. Kolejna rzecz, także słuchajcie, super, super, super prezent. No mówię, no to taki jest wzruszająco fajne. Ładne. Wiesz, miałam sekundę na urodziny, to mam dwie osoby. Na urodziny mam sekundę, to mam sekundę na urodziny, słucham. No to tutaj osóbka Jaochar, coś takiego. Mhm. 7/12/94. 7 to już jutro. No. We w głowie powinny być wszelkie pozytywne emocje i do siebie, i do ludzi. Ja nigdy Was nie będę namawiała do tego, że jeżeli ktoś nas traktuje z buta, to my też mamy z buta traktować. Ale podejście do ludzi na zasadzie otwartości i lubienia, a potem najwyżej wycofania, jest bardzo zdrowym podejściem. I też pomyśleć o sobie jako o osobie, która powinna siebie kochać. Po prostu. Współpracować się nauczyć z ludźmi, czyli otworzyć swą głowę na tych, którzy są dobrzy, a nie walczyć o to, żeby nas polubił ktoś, gdzie trzeba walczyć o to, żeby nas polubił. Ostateczny idiotyzm. Bardzo często w nieodciętych pępowinach tak jest, bardzo często, że z piątka dzieci, cztery są miziane, a jedno jest traktowane z buta. I to jedno będzie zapieprzać dla tych rodziców, żeby im udowodnić, że jest dobrym dzieckiem. Jest to jakiś mechanizm psychologiczny, który ja bym chętnie rytualnie poodcinała i pomieszała w kociołku głowowym. Natomiast w działaniu kreuj swoją rzeczywistość, bo masz wszelkie możliwości do tego, żeby wzrosnąć i nie słuchaj tych, którzy mówią, że nie wyjdzie, bo wyjdzie, bo masz możliwości. I nawet jak chcesz zostać ciastkarzem, nawet w tych czasach, to będziesz świetnie prosperować, bo ty chcesz zostać ciastkarzem. Druga osoba? Wiking smoczkowy. 12, 12, 5, 8.
A kobieta czy mężczyzna właściwie? Wiking. Wiking smoczka. Czy... A wiking smoczkowy, no. A nie nik. Nie, nie, czyli wiking chłop. Smoczkowy. Od razu trzeba. No już nie chciałam tak, wiesz, no, z buta. Chłop smoka. Chłop smoka, tak to ja. Powinien w głowie zmienić podejście do życia, trochę się zradykalizować i rozszerzyć swoje horyzonty, nie dlatego, że musi czytać więcej książek, tylko dlatego, że powinien oceniać swoją sytuację i dążyć do więcej. Nie, że jest dobrze. Dobrze, że nie jest źle. Nie ma być lepiej. To jest to. W sercu. Ja myślę, że ciężko mu będzie ruszyć z pozycji wisielca, ale on powinien gromadzić energię do tego, żeby ruszyć w tym roku. Gromadzić do tego, żeby ruszyć. Sercowo również. Zresztą, jak jest z tobą, to sercowo niech się za bardzo nie zmienia, nie? No. A w działaniu, co on taki uwiązany? Ja mam wrażenie, że on się zakałapućkał w takiej pozycji dobrze, że nie jest źle. A nie widzi tego, że życie jest dążeniem. Na figurę CSS. Czytam coś. Trzeba, żeby było lepiej, ale żeby było lepiej, to trzeba ruszyć. A świat, wychowanie, sytuacja może mu wmówili, że w zasadzie jak jest tak dobrze, to jest tak dobrze. A nieważne, że można więcej, bardziej intensywniej. On powinien po prostu, sorry smoczek, dobska ruszyć. Dobska ruszyć tu po prostu. I to nie na zasadzie, wow, nagle będę obieży światem, bo nie będzie. Ale tak zwiedzić, pojechać, zobaczyć, zaznać bardziej. Nie może tylko w jednych trybach, bo może on na przykład dużo pracuje i dlatego taki uwiązany. Gdzieś te tryby powinien zwolnić. O, dokładnie tak. Czy jeszcze kogoś mamy? Chyba nie. Nie. Dobrze. Chciałam Wam jeszcze bardzo mocno podziękować za kalendarz adwentowy, gdzie była składka na dziadka. Czyli wysyłaliście jakieś drobiazgi i Dorota je poupychała w... Cały czas upycham. Bo dochodzą. Dorota je upycha cały czas w kolejne okienka vlogmasowe. I ja codziennie na Instagramie otwieram jedno okienko, bo taki kalendarz adwentowy, którego nikt nie... Nawet Glam Paula nie była w stanie go otworzyć od sierpnia, bo jeszcze nie istniał. Glam Paula otworzyła już wszystkie możliwe kalendarze ever na ten rok. Otwiera je dzień w dzień od sierpnia. A tego nawet nie była w stanie wiedzieć, że istnieje. I ja mam jedyny w swoim rodzaju kalendarz dzięki Wam. Na szczęście, bo gdyby były chociaż dwa egzemplarze, na pewno drugi miałaby Glam Paula. Tak by było. A tak to jestem bezpieczna, bo jest jeden. Także... nie. Stycznia. Nie, ona od sierpnia otwiera już te kalendarze, więc ja myślę, że w przyszłym roku zacznie otwierać od stycznia. Tak to będzie. Nie obejrzałam ani jednego jej filmiku, ale słuchajcie, jeżeli oglądalność filmów o zdrapywaniu zdrapek przekracza miliony, to w sumie może dziewczyna dobrze wie, co robi. Siedzi sobie taki ktoś i ogląda sobie kalendarz. Ja rozumiem, że można obejrzeć dwa z ciekawości, bo chce kupić, ale to wszystko jest na internecie. No ale okej. Okay. Ale dzień w dzień i ludzie oglądają. Okej. Okay. Nie, znaczy Teletubi się też było oglądane. Trudne sprawy. Wyjdź z tego tematu. Wyjdźmy stąd, bo zabrnę za daleko. Tam, ale nie ten zaułek. Nie ten zaułek. Ja rozumiem, każdy ma swoje tam odmóżdżacze. Odmóżdżacze każdy ma swoje. Dobra. W każdym razie na szczęście chciałam Wam mocno podziękować za ten kalendarz, bo tak, poszeptana mówi, kim ona jest na brokat. A, no właśnie. Wpisz na YouTubie. Nie reklamuj. Albo nie rób tego. Nie rób tego. Proszę, jak już masz o obcych mówić, proszę nie. Mówić o sobie. Nie. Tylko także reklama. Jestem bardzo zadowolona. Dobrze, Agata, że nie wiesz, kto to jest. A propos Agaty. 23 w sobotę w styczniu odbywać się będzie kurs motanek żadanic, na którym, gdzie mam tego maila. Znaczy, nauczymy się motać. Maslenica to się nazywało. Mogło się tak nazywać, słuchajcie. A na pewno to chodzi o to, że oczywiście kurs polega na tym, że będziemy sobie godzinami motać, nie? Ale również Agata po prostu poopowiada rzeczy motankowe, bo Agata się wyznaje na tych rzeczach. Bo Agata to uczona kobieta. Agata to uczona kobieta. Gdzie mamy Agatę? Jaką gwiazdką za gwiazdką? No właśnie. Wpisz u góry. Lubkę. Jest tutaj, dobra. Jest. Mamy tak. Będziemy robić maslenicę.
Motanka zrobiona na gałązce, tak zwanej rogatce, czyli na y, która trzyma słońce w wyciągniętych ku górze rękach. Czyli trzeba będzie zdobyć gałązkę o kształcie procy. Lalka obrzędowa symbolizuje dobrobyt, najczęściej robiona w czasie karnawału lub przed Wielkanocą, styczeń. Przywoływała wiosnę, potrzeba gałązka w kształcie y, najlepiej z drzewa żeńskiego, owocowe, brzoza, jarzębina. Materiał jasny lub biały na twarz i ręce, czyli płócienko, materiał kolorowy na ubrania, bluzeczka, spodnia, koszula, spódnica lub sukienka, fartuszek i chustkę, wata bawełniana lub wypychacz, głowa, biust, kordonek lub nici kolorowe do zamotania, czerwona najlepiej, ale mogą być innego koloru, włóczka lub grubsze nici, ewentualnie pakuły lniane na włosy, patyczki do zrobienia słońca, około 10 cm każdy. Mogą być też patyczki do szaszłyków, kordonek, nici lub paski materiału w różnych odcieniach żółci do zrobienia słońca, kolory do wyboru, bo słońce może mieć odcienie od białego do czerwonego, dodatki, kolorowe tasiemki, kolaryki, wstążki i tym podobnie, ozdoby, aby ukrasić po swojemu. No właśnie to będzie, to ja oczywiście ogłoszenie wstawię. Natomiast Agata mówi, będę gadać mnóstwo, bardzo z nawiązaniem do nawiązań. No właśnie o to chodzi, bo Agata wie o lalkach bardzo wiele. Znaczy nigdy nie mówimy wszystko, ale myślę, że prawie wszystko. O różnych lalkach i mam wrażenie, że idzie coraz dalej w głąb lalkowy. Więc po prostu będzie Ram rozmawiała o różnych rzeczach. Czyli będzie kurs słuchawczy jednocześnie z możliwością zamotania swojej maslenicy. I to jest sobota, i to jest 23 stycznia, i to jest koszt 200 zł, i nie wysyłajcie mi tego nigdzie, bo pamiętajcie, że ja muszę podatkowo pewne rzeczy rozliczyć. I będziecie mieli wieść, jak się będziecie zapisywać na ezotarotmałpa@gmail.com, na jakie konto to wysłać, żebym ja już po prostu łatwiej i link, i wszystko potem wiedziała, ile was jest. Gdzie w ogóle, jak podzielić, jak zabrać podatek i wrzucić w podatek. Także wiecie, to cała logistyka tutaj jest, więc mnie tam nie wysyłać. Nie wysyłać, bo ja chcę. Liczba miejsc, zważywszy, iż jest to kurs bez... No nie pokażecie przez czat, jak czy tam przywiązać, Agata będzie pokazywać. A myślę, że da się to spokojnie zrobić, bo tutaj jest dobre zbliżenie, więc ładnie będziecie widzieć. No, także może być duża liczba osób i zachęcam do tego. Ja dzisiaj będę starała się wstawić ogłoszenie właśnie o tym. Tak, z drugich takich rzeczy, i to jest kurs, z drugich takich rzeczy Grzegorzowi powiedziałam, Grzegorzu, przygotuj webinar. Czyli 2 do 3 godzin. Dostał prikaz, kropka. Ale się zgodził, nie? Żeby... Tak, tak. A czy ja powiedziałam trybem jak zwykle pewnie z kropką albo z wykrzyknikiem wręcz. A Grzesiu po prostu pokiwał, więc ogłaszam. Myślę, że jeszcze zrobimy przy początku stycznia webinar, na który można się zapisać, więc wiedza w pigułce. Grzegorz wymyśli temat, to wam powiem jaki. Na pewno będą ogłoszenia. Myślę, że sięgnie po wiedzę kamykową bądź ziołową, którą może rozwinąć właśnie, no to takie 2-3 godziny mówienia i potem u Grzegorza na kanale, jak ktoś się nie załapie w pierwszej formie. Pamiętajcie, że jeszcze w tym roku są stawki takie, jak ustaliliśmy na początku, czyli webinar będzie kosztował 50, wie, albo to już styczeń będzie, to kto wie, ile będzie kosztował webinar. Znaczy nie, że jakoś wow, nie? Duża podwyżka, ale pewnie jakaś będzie, więc przypuszczam, że tu się trzeba nastawić. Natomiast potem na pewno możecie to kupować u Grzegorza na jakby... Przez jego maila. Przez jego maila. I na pewno za dużo grubsze pieniądze, bo tak wyglądają webinary. Natomiast też mi nie zapisujcie się i nie wysyłajcie pod tytułem już wysłałam, dlatego, że to znowu idzie przez Grzegorza, firmę Grzegorza, konto Grzegorza, podatki. My tylko informujemy, tak? Także to wszystko będzie w informacjach. Także tak, myślę, że może wybrać kamyki, bo tak wyglądało po oczach. Ale zobaczymy. Ale zobaczymy. Także tak. I oczywiście, jak tylko mi Grzegorz poda tematykę, to również wrzucę na ogłoszenia, więc nie będzie problemu. A na motanie lalek zapraszam. Bo wierzcie mi, że z tego, co obserwuję, a obserwatorem muszę być dobrym, taka praca,
To jest bardzo duża wiedza i dlatego mogę mocno polecić. To jest oczywiście, chociaż spotkałam się również z zresztą wiecie, jak kursy kosztują. A zdobyć taką wiedzę, to Agata też nie wyssała tego z poślada, tylko też musiała się uczyć, jeździć, stracić na paliwo. A w ogóle to jest tak skromna osoba, że ona mi mówi tak, ale nie to, żebym ja tylko na paliwo. A mówię, a kij ci w oko, ty po to masz tą wiedzę, żeby normalnie to pomiotło w zęby i sól w oczy, żeby na tej wiedzy również zdobywać finanse. Po to zapieprzasz przez lata wiedzą, paliwo, czas, rodzinę. Nie przywiniesz tej pieluchy temu synu normalnie, córku, tylko idziesz do tej szeptuchy i tam motasz i ten, żeby to teraz po prostu normalnie wykorzystać. Nie ma bata, że to jest skromna osoba, warto się zapisać, skromność jest rewelacyjna. Także słuchajcie, no rozwijamy ten Hogwart, rozwijamy, jak będę trafiała na osoby, które gdzieś tam... Patela. No była patela. Trochę była. Może delikatniejsza. Grzesiu i Agata. Żeby mi wykładowca, nie zwiał, to trochę trzeba było tam delikatniej. Także naprawdę. To jest wiedza praktyczna, to jest wiedza teoretyczna. Ja sama będę siedziała i motała. Jeszcze mam drobny kłopocik, bo jak tam robiliśmy kursy, ja sobie mogłam jak gdyby za kamerą siedzieć. Tutaj nie ma miejsca za kamerą, mam balkon i okno, nie zamierzam. Więc będę się tam z tyłu po turecku w swoich popierdółkach pojawiać. Tu będziesz leżała za, na szezlongu. Na szezlongu będę, no szezlong. Tak będzie, także tak. I na pewno już na Agaty sprawę można się zapisywać. Jak tylko Grzegorz mi wykreśli tematykę, określi tematykę, to można się będzie na Grzegorza webinar zapisywać. Pamiętajcie, że webinary są na pierwszy rzut, tak jak ja robiłam, 50 zł webinar. Oni pisali do czwartku do nocy, słuchajcie, a w sobotę był webinar, naprawdę. I się im długopisy paliły, bo to aż mi po 4 godziny wtedy posiedzieli akurat. Tak. To było po prostu masa wiedzy. Ja znowu planuję robić magię luster też jako webinar, czyli to w tym roku byłoby 50 zł, a potem wystawię za 200. Dokładnie tak. Jak się ktoś spóźni, czujność trzeba mieć. I co? Właśnie, w tygodniu może wejść do sklepu ten webinar. W tygodniu może wejść do sklepu webinar, tak, bo już jest jakby ściągnięty. Ceną wiśniową. Z moją już ceną, kto był, ten był. No i słuchajcie, bransoletki będą do Was leciały dzisiaj, jutro, przez tydzień i następny tydzień, bo jeszcze jedna ważna rzecz. Dorota wyjeżdża. No jest, aha, zapomniałam. Dorota wyjeżdża i wysyłki są, znaczy tak, zamówienia są przyjmowane takie, które chcecie na CITO wysłać do piątku, bo ona w przyszłym tygodniu to zapakuje i wyśle, ja potem do tego ręki nie dołożę. Zamawiać można. Ja zrobię tam układ, coś, online'owe produkty, ja wszystko. Ja nie będę pakować. Ja nie będę pakować, bo mnie szlak trafi, a chcecie jeszcze, żebym pożyła może tak nawet trochę. Nie, jest tak, żeby to tak ci trochę lepiej. Niektórzy by mnie... macie tą bransoletkę z zaklęciem. Aha, na pewno ja się sfokusuje. Jest zaklęcie sfokusowane. Macie je mówić, zakładając tę bransoletkę. Bransoletka roczna jeszcze, tak a propos produkt tygodnia kolejnego, póki jest Dorota. Bo iż potem może być dobrze. I więc jeżeli coś chcecie dla siebie na prezent i żeby była wysyłka, to tak jak mówię, do 12 zamówić. Dorota będzie miała cały tydzień, żeby to popakować, a mnie szlaczek nie trafił. Bransoletki będą już, czemu je pokazuję akurat, bo będą wysyłane w tym tygodniu, bo już mi się skończył ten, co z nimi robiłam. I można je już popakować i powysyłać. Zresztą bardzo fajnie są chyba spakowane. O, taki odmóżdżacz. I bransoletki. Nie patrz. Proszę szanować moją pracę. Odmurzasz bransoletkę. Nie. Teraz będzie biła. Także można spokojnie. Co to jest? Jest to bransoletka roczna, na szczęście, powodzenie i wszystkie naraz możliwe możliwości. One, znaczy Smoczek mówi śliczne. Nie. Nie, szczerze nie mówię. Śliczne, no nie, to jest w ogóle ani nie moje kolory. Ani, znaczy nie. Ja bym wzięła fiolet, róż. Może z jakimś turkusem, nie? Ale wiecie, to jest magia. Kolory musiały być, jakie są. Na lewą rękę. Ja przepraszam, tak. Na lewą razem z czerwoną. Razem z czerwoną. Także słuchajcie, naprawdę
do zadziałania na szczęście, powodzenie i wszystko zaklinane. Pamiętajcie, że rytuał 9-dniowy piechotą nie chodzi. Zrobion został, bransoletki mogą lecieć. Ich jest jeszcze trochę, więc jeszcze możecie je zamawiać. O, tak to Wam chciałam powiedzieć. Która to godzina? 40 minut tutaj rzeźbie. Normalnie, kończyć. Tyle do powiedzenia. Nie, nie chcę mi się kończyć, dobrze mi się z nimi gada. Bardzo dobrze mi się z nimi gada. Także pamiętajcie, wróżka i tak będzie wrzeszczała. Oj, tam, oj. Także... Zależy od dnia, jak się obudzisz. Znaczy, jak jestem śpiąca, nie wrzeszczę, bo mi się mózg ruszyć nie chce. Ale jak się rozkręcę, to jest różnie. Dokładnie tak. I te kursy. I te kursy, bardzo ważna rzecz. Grzegorz, webinar, Agata, kurs, żadanice, maślenice. Opowiada nam mnóstwo. Agata pięknie mówi. I Agata jest nauczycielem. Agata przekaże wiedzę nie na zasadzie przeczytam z kartki, tylko pracuję z ludźmi i wiem, jak do nich dotrzeć. Nawet ostatnio też rozmawialiśmy, że to nauczanie zdalne, znaczy akurat nie z Agatą, ale że to nauczanie zdalne, że rodzice mają przekichane. Ja mówię, właściwie to dobrze pokazało, że nie nauczyciele to Biedronki, jak im się nie podoba, dlatego że my mamy dostosowany umysł i pół życia się uczymy ciągle, jak podać wiedzę pierwszakowi, trzeciakowi, ósmakowi albo licealiście i nam to idzie prosto, a rodzic siądzie z tą książką i on nawet jak będzie wiedział, to nie będzie umiał tego przełożyć na język mapetów, także jak kaszojadów, a to małe dzieci, kaszojady, to nieważne, dzięki Kasia, Kasia nam mówi kaszojady. Także właśnie to jest to, więc Agata jako praktyk to nam wiedzę przekaże po prostu, wiecie, zrozumiemy. Jak nie będziemy rozumieć, ja będę tam z tyłu wrzeszczeć, halo, halo, nie rozumiem. No ja będę miała lepiej, bo jak czegoś nie zamotam, to mnie Agata dokręci. Także i fajnie będzie, w ogóle będzie fajnie, bo Agata przyjdzie w piątek. Zrobimy babski wieczór. Zrobimy ściepę. Zrobimy, tak, przyjadą ludzie pewnie, babski wieczór zrobimy, potem będzie kurs, a potem Agata dopiero w niedzielę jedzie, więc będzie śmiesznie. Bardzo lubię takie kursy. O, dokładnie tak. Dobra. Wyściskamy, wygadamy. Dobra, kończ waść wstydu oszczędź. Żegnam się z widzami z YouTube'a. Tu mam kamerkę. Pa, 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 pa. 5 kamerek do ogarnięcia.